Ten tekst pokazuje Abrahama, który swojego syna Izaaka wychowuje do wiary. Skąd taka idea? Ano stąd, że cała tradycja żydowska mówi, że Izaak, kiedy Abraham go prowadził na ofiarę, nie był żadnym małym chłopcem, jak tych dwóch tam ministrantów w ławce. Takich wziąć na ofiarę to nie problem, co mają do gadania. Ale w tradycji żydowskiej Izaak miał 37 lat. To znaczy, że Abraham miał 137. Bo mówi Tora, że Abrahamowi Izaak urodził się, kiedy ten miał 100 lat. Wyobrażacie sobie starca, który ma prawie 140 lat, jak wiąże 40-letniego osiłka? Wyobrażacie sobie starca 140-letniego, który wlecze takiego 37-latka ze sobą na górę, gdzie go chce złożyć w ofierze? Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I dlatego ten podstawowy nurt interpretacji tego wydarzenia jest taki, że Abraham musiał swojemu synowi wytłumaczyć, co się ma stać na tej górze. I dlatego tam jest takie bardzo ważne zdanie, że szli obydwaj razem. Razem.